Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Kto przyjmuje do swego domu zwiastuna dobrej nowiny, ten otwiera drzwi dla Królestwa Bożego. Jezus jest Panem, Kyriosem, czyli Królem tego Królestwa. Posiąść Królestwo Boże oznacza służyć Chrystusowi, czyniąc Go Panem swojego życia. W dzisiejszej dobrej nowinie Pan posyła innych 72 spośród uczniów, aby Ewangelia mogła trafić do jak największej liczby serc. Troska o zbawienie ludzi jest motorem napędzającym działanie Chrystusa i Jego uczniów. Podejmują trud tułaczego życia, zdanego na łaski ludzi, nie posiadając żadnych zabezpieczeń, aby w ten sposób całym sercem zaangażować się w powierzoną im przez Boga misję. Naturalną konsekwencją wyboru Chrystusa na swojego Pana jest stanięcie się Jego apostołem, czyli głosicielem dobrej nowiny. Przyjęcie Ewangelii i podjęcie decyzji o życiu jej duchem napełnia serca uczniów ogromną radością i entuzjazmem, którego konsekwencją jest ewangelizacja innych. Prośmy o tego samego ducha ewangelicznej radości i ewangelizacyjnego entuzjazmu dla każdego z nas, abyśmy przyjąwszy Chrystusa całym sercem, potrafili również innych zapalać do poznania i miłowania Mistrza z Nazaretu, a przez to do budowania nowej cywilizacji, Królestwa Bożego.